Policja w całym kraju przeprowadziła działania mające na celu wyeliminowanie z dróg samochodów, które nie spełniają wymogów środowiskowych. Walcy policjanci również włączyli się w te działania. Szczególną uwagę mundurowych zwracały samochody mające starsze metryki i te, za którymi ciągnęła się czarna chmura spalin. Policjanci skontrolowali kilkadziesiąt pojazdów. W wyniku tych działań kilkanaście dowodów rejestracyjnych zostało zatrzymanych. Smuga czarnego dymu jest najczęściej wynikiem usterki silnika lub uszkodzenia układu wydechowego. Beztroscy kierowcy trujący środowisko aplikują do powietrza mnóstwo szkodliwych związków, które trafiają do płuc, skutecznie upośledzając ich funkcje. Na podlaskich drogach tylko do końca października policjanci zatrzymali blisko 11 tysięcy dowodów rejestracyjnych. Blisko połowa została zatrzymana z powodu niewłaściwego stanu technicznego pojazdu, ponad 4,5 tysiąca z powodu braku badań technicznych, a blisko 350 z powodu naruszenia wymagań ochrony środowiska. Jak widać po efektach ostatniej akcji smog, suwalscy kierowcy też mają sporo na sumieniu, oszczędzając na naprawach kosztem naszego zdrowia.